Widzę cię. Witajcie. Zajrzałem sobie na media główne Kościeku, żeby zobaczyć, o czym dzisiaj mogę się wyzłośliwiać. Ale natrafiłem na coś, co było dla mnie... Chciałem powiedzieć dużym zaskoczeniem, ale jednak nie. Okazuje się, że to kółeczko wzajemnej adoracji, które zablokowało Sejm jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, dalej tam siedzi. I biadoli o tym, jak to demokracja w Polsce upadła. Ignorowałem ich do tej pory, bo nie chciałem, żeby ktoś pomyślał, że jestem po tej czy po tamtej stronie, ale w końcu trzeba coś powiedzieć. No to mówię do was, szanowni reprezentanci narodu polskiego. Czy raczej lepiej by powiedzieć, pando nierobów zarabiających grubą kasę z 10-krotnie wyższą kwotą wolną od podatku, z masą przywilejów i immunitetem chroniącym wasze tłuste, leniwe dupska. Nie jesteście żadnymi celebrytami. To nie jest estrada na wasze prywatne występy, tylko miejsce pracy, więc się weźcie w końcu do pracy. A nie biadolicie, że przegraliście wybory i ktoś was od koryta oderwał. Przegraliście je zresztą na własne życzenie. Waszą arogancją i oderwaniem od rzeczywistości. I naród dał wam po tych waszych tłustych, pazernych łapskach. I bardzo dobrze. Chcecie znowu rządzić? To przekonajcie ludzi, że potraficie coś zrobić. Pokażcie, że macie pomysły na poprawę sytuacji w kraju. To może faktycznie znajdzie się na tyle wielu naiwnych, że znowu was wybiorą i znowu będziecie mogli żreć i chlać za nasze pieniądze. Bo i tak się niczego więcej po was nie spodziewam. Przegraliście? To róbcie tak, żeby wygrać. A nie drzeć się po demonstracjach i pruć się przed Unią Europejską jak stado donosicieli. Tego życzy wam w nowym roku redakcja Niecodziennika. Herzliche Glückwunsch. Dzięki za uwagę. Muszę znowu was poprosić o lajki, suby i tym podobne. Zacznijcie od kliknięcia w te kółko tu gdzieś, co się na górze pojawi. Potem tylko lajka, dzwoneczek od powiadomień, no i już wszyscy będziemy zadowoleni. Trzymajcie się i cześć.